Jakieś pytania? What about that question that Pavitra asked yesterday? How to please Radhika to attract your attention? He asked yesterday, Pavitra asked at the end. Pavitra вчера попита как да удовлетворим Радика и да привлечем вниманието. Jak zadowolić Radhikę, aby przyciągnąć swoją uwagę? Jak zadowolić Radhikę? Musimy zidentyfikować siebie. Ponieważ Purusha Abhiman jesteśmy kwalifikowani, aby Abhiman oznacza nastrój. Co jest moim nastrojem? My female body is not my giving mode. Moje żeńskie ciało nie daje mi tego nastroju. Ono daje mi to, co daje mi przyjemność, jest moim męskim ciałem. To jest moje męskie ciało. Na zewnątrz to jest moje sztuczne, jest plastikowe, sztuczne, jest żeńskie, ale wewnątrz nastrój jest męski. I to jest typ przyjemności. A żeńska energia, żeński nastrój to jest to, aby być obiektem przyjemności. I ten nastrój przyjdzie, kiedy zaakceptujesz swoją duchową tożsamość, duchową tożsamość, duchowe ciało. To jest kwalifikacją, żeby przyjść i być sługą Radharani. Nastrój kobiecy to jest to, żeby dawać przyjemność. To sztuczne, plastikowe ciało nie działa w ten sposób. We need that my spiritual identity to fix to serve. My musimy mieć ustanowioną naszą duchową tożsamość, żeby móc działać i myśleć w ten sposób. I ten nastrój jest bardzo trudny. Ale ponieważ jest trudny, jeżeli to jest trudne, gdyby to nie było trudne, jakie byłoby znaczenie duchowego życia duchowego? Duchowe życie jest po to, żeby ustanowić swarupę i swarupę siddhi i ustanowić swoje duchowe ciało. If I cannot get the perfection in myself, what are you wasting time? Jeśli nie mogę ustanowić w swoim życiu duchowym doskonałości, to marnuję swój czas. Jeśli Bóg nie chce dać ci doskonałości siddhi, to co tutaj robisz? Jeśli chcesz być doskonały, musisz to osiągnąć. Perfection is the goal of our life. Doskonałość jest celem. Doskonałość jest celem naszego życia. And the goal to take the center of Radhika, to make the friend of her. A celem jest to, żeby przyjąć schronienie Radhiki, zaprzyjaźnić się z nią i być świadomym Kryszny. Świadomość Kryszny oznacza, że nigdy nie stajesz się nieświadomy. Teraz musisz poszukać. Musisz szukać. He don't like to see Narayan. Musisz teraz znaleźć, co to znaczy. He is not happy to see Narayan.
kiedy wy jesteście nieświadomy. Przyjaciele nie są pozbawieni świadomości zawsze. Oni nie chcą widzieć Narayana. Oni nie są szczęśliwi widząc Narayana. Nie interesuje ich Narayana. Oni nie są zainteresowani Narayanem. Ponieważ on musi je wielbić. On chce bawić się, grać. Nie może mówić w przyjazny sposób. Mówi Krishna. Krishna chce się z tobą pobawić. Nie chcę cię adorować. Usiądź obok mnie. Usiądź w mojej sypialni. To jest przyjazna natura. Matka chce zawsze widzieć, postrzegać to go jako swoje dziecko. Nie akceptuje. Uddhava przychodzi, mówi, on jest Bogiem, ale matka mówi, ona mówi, ja jestem jego matką i ty mówisz, że wiesz lepiej niż ja? Że wiesz lepiej ode mnie? Nie masz wykształcenia, jesteś głupcem. Ja karmiłem go własną piersią. Znam mojego syna. Powiedziałeś, że on jest bezforemnym Bogiem? Otworzył szafę i pokazał, kiedy urodził się, nosił te ubrania, jak miał jeden rok, nosił te ubrania, jak miał 3 lata, nosił tamte ubrania. Wszystkie ubrania nie były ubrane na bezforemnego Boga? Jak to jest możliwe? Widzisz? On nie ma pragnienia? Mówisz, że nie ma pragnienia? On zawsze przychodzi i prosi ode mnie. Prosi o to i o tamto. Idzie do innych domów i kradnie tam. Ja byłam, zatrzymywałam go tyle razy. Mówisz, że on nie ma pragnienia, posiada pragnienia? O kim ty w ogóle mówisz? Rozumiecie to? To jest miłość, matczyna miłość. Matczyna miłość nie jest gotowa, żeby przyjąć Boga. Ona nie ma kwalifikacji. Taka jest matka. Ja nie mam kwalifikacji, aby mówić o matczynej miłości, o przyjacielskiej miłości. Ale daję tam ci wskazówkę. Ponieważ moja praktyka jest inna. A dam ci małą wskazówkę. To jest inna praktyka, którą robię. Dam ci wskazówkę, a popatrz o to, co słuchałem od Aczari. Od Aczariów. Ponieważ nie wiem, co jest twoją praktyką, ale sugeruję. Mogę zasugerować, żebyś przyjął jeden z nastrój jego towarzyszy i poznał Krysznę bardziej. Czy rozumiecie to? Już jest późno. Przepraszam. Dziękuję bardzo za poświęcenie czasu. Pójdziemy głębiej w ten temat.
O którym, o jakim nastroju lubisz słuchać? O miłości macierzyńskiej, przyjacielskiej miłości, a może o miłości Radiki. To wszystko jest, w pewnym sensie szczęście, to wszystko jest religijny nastrój. Jaką bhawę, jaki nastrój posiadasz? W jakim miejscu chcesz się znaleźć? Jaki nastrój chcesz rozwinąć? Musisz zapytać po bułgarsku. Musisz, żeby podnieść ręce i poprosić. Kto chce osiągnąć nastrój miłości macierzyńskiej? Niech podniesie rękę. Podnieś rękę. Zapytaj. To chcę rozwinąć przyjacielską miłość. Widzisz? Dwie, trzy osoby. Więc wybierzemy trzy osoby. Jedną osobę na jeden nastrój. Jaki nastrój chcesz rozwinąć? Pięć osób jest gotowych, aby słuchać o matczynej miłości. A jedna o nastroju Radiki. Więc dlaczego nie? Wśród tych, którzy są zakochani, posiadają miłość do Boga, jest pięć rodzajów nastrojów. Jeden ukochany jest jednocześnie w małżeńskiej miłości, kiedy daje jedzenie, przygotowuje jedzenie, staje się jak matka i jest najlepszą przyjaciółką. Więc w miłości małżeńskiej wszystkie nastroje są zawarte. Zatem czas jest mało. Jedna godzina albo półtorej godziny. Ale wszyscy ci trzej bracia dadzą wam tylko jeden nastrój. Tak? On może powiedzieć, on nie pochodzi z grupy Narendra Maharaj, on może powiedzieć. I on mówi o ukrytej siostrze. Śridhar Maharaj również opowie wam o swoim własnym urzeczywistnieniu. Ale ja także chcę powiedzieć. Śridhar Maharaj też rozkaże swoje realizacje i nas też pokaże jeszcze. If you want to become Krishna conscious and if you want to follow the... Jeśli chcesz być świadomy Kryszny i chcesz podążać naukami Prabhupada, świadomość przyjdzie tylko zgodnie z jego nastrojem, który on posiada. W związku z twoimi uczuciami, z twoim ustanowieniem. Tak, siostro? Dziękuję bardzo za poświęcenie czasu. Jeśli popełniłem jakiś błąd, przepraszam. Pobłogosław mnie
aby on stał się użyteczny i mógł służyć wam wszystkim. Dziękuję. Cześć, cześć, Sri Radhe. Oni są Mahajanami. My jesteśmy uczniami. Radhe. Govinda, Govinda, Radhe. Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe. Thank you.